Rozprawa, tym razem z inicjatywy oszusta Lisowskiego, który pozwał panią Ewę Biskupską, ale pani Ewa ma tutaj, jak widzimy, kilku świadków, którzy potwierdzą bzdury, które powypisywał Lisowski, że ze sprawą właściwie jest czysta jak łza, no, a ze sprawą ma tyle wspólnego, że Lisowski ją okradł i oszukał. A teraz się mści i szarpie każdą osobę, która ma czelność o nim źle powiedzieć, ujawnić po prostu jego prawdziwe wyczyny. Przepraszam, jak? Kubi się Bielanta, no. I pan, co pani tam z Lisowskim sądzi? Ja to króciutko mu powiedziałam, kim on jest. Ale tu do kamery, jeżeli pani by mogła. Powiedziałam króciutko Lisowskiemu, że jest złodziejem, oszustem, oszukał mojej koleżanki i to na duże sumy pieniędzy. Na jakie duże sumy? Na 10 tysięcy jedną oszukał, aha, a drugą na 2000, ale 2000 dla niej to jest tak samo jak dla tej drugiej, która pracuje, 10 tysięcy, więc to niewspółmierne jest, prawda? A co pani dzisiaj chce tutaj na sali sądowej przed sądem powiedzieć? Powiedzieć sądowi prawdę, czyli że Hochstapler, złodziej, wykorzystuje ludzi i jest bezkarny. No, po prostu. No ale wie pani, zebrała się na szczęście spora grupa osób zdeterminowanych, tak, i wspierających się wzajemnie, no, żeby tego Hochstaplera wsadzić tam, gdzie jego miejsce, no, czyli za kratę. No miejsce jest oczywiście, z jakiej racji poszkodowanego człowieka jeszcze raz na podwójny płacz go robić, czy na potrójny? No przecież dla takiej osoby, która zapłaciła 2000, a naprawdę mało zarabia, mało ma rentę, jeszcze tam dorabia sobie groszowe sprawy, 2000 to jest... Czyli wynika, że on żadną kwotą nie pogardzi? Nie pogardza żadną kwotą i nie ma żadnych skrupułów co do brania. No tak, on jest obstawiony, powołuje się na różnych polityków i tak dalej. I to też trzeba będziemy badać, czy po prostu nie są to jakieś protekcyjne sprawy i parasole ochronne, i będziemy tych polityków też weźmiemy za dupę, bo oni mają więcej do stracenia. Teraz tak, a proszę mi powiedzieć, czy pani słyszała, że on się podawał za prawnika albo za adwokata? No jeśli tworzył fundację i mówił, że to prawnicza jest sprawa, i ludzie się nabierali, mnie nie nabrał, ale innych nabrał. I dlatego ja przyszłam specjalnie, żeby mu to powiedzieć, że jest po prostu złodziejem, hochsztaplerem, kłamcą i naciągaczem. Że jak mógł tak postąpić z moimi znajomymi. A to jest wcale nieprawda, że powiedziała to moja znajoma, bo ona dopiero przyszła na koniec w ogóle tego spotkania. To ja mówiłam. Ja mówiłam, że jest hochsztaplerem, złodziejem. Dlaczego mnie nie pozwał do sądu? Bo ja bym przyniosła odpowiednie artykuły wobec... Dokumenty też, tak? Tak, dokumenty, które by mówiły o jego bezkarności, tak? No nic, ale możemy być spokojni akurat tutaj o tą sprawę. W końcu go macki sprawiedliwości posadzą tam, gdzie trzeba. No, jest taka nadzieja. Jest taka nadzieja i... Dziękuję pani bardzo. Proszę, to jest dla Fundacji Paragraf. Dziękuję. Ja się nazywam Leszek Bubel. Nie wyrażałam zgody. Wolno stąd. Co ty, bolszewik? To jest miejsce publiczne. Rozumiesz? Proszę nie wyrażać zgody. Jeszcze to cudo trzeba spotkać.
przyjechałeś kręcić? Kto to jest? No tak, to do nich podobne. Panie redaktorze, no. Bardzo proszę panią nagrać. Pani przed chwilą toczyła się sprawa, którą wybaczył mi pan Misowski i ten świadek, który jest tutaj na ramy, pan nagrywa, złożył krzywo przysięstwo przed sądem. To przysięstwo. Rozprawa została nagrana także przez sąd. Może pani zażądać? Ja mogę zażądać. Tak. Kopii i... Ja stwierdziłam adresowe, że nie było. Tak, nie, to wiem, proszę pani, nie co pani powiedziała, bo ja nie jestem głucha. A co pani w ogóle robiła w tej fundacji? Po co pani tam poszła? Przecież wystarczy puknąć w internet i wiadomo, ile jest materiałów o niej. Dlaczego tam idziecie? Przecież pani bierze odpowiedzialność za to, co się tam dzieje. No jak pani nie wie, że pani nie słyszała, co ludzie mówią o tym? Co to jest? Dzień dobry Państwu. 21 kwietnia w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa spowództwa Macieja Lisowskiego przeciwko pani Ewie Biskupskiej, która nazwała go publicznie oszustem. No, po prostu oszukał ją, wyłudził od niej ponad 10 tysięcy złotych za pozorowaną usługę prawną. I zjawiłem się na tej rozprawie, żeby potwierdzić słowa pani Ewy Biskupskiej. Przed sądem do protokołu powiedziałem, że to jest oszust, to wielokrotny, wielokrotnie karany prawomocnymi wyrokami sądowymi za oszustwa, za złodziejstwa. Również siedział w kryminale wiele lat, tam się uczył paragrafów, które jako kryminalista zaczął stosować w założonej przez siebie fundacji plus Lex Nostra, tudzież innych obliźniaczych nazwach, podmiotach gospodarczych. Chciałbym jednak co innego, bardzo istotnego dzisiaj poruszyć. Otóż Maciej Lisowski żeruje także dzięki swoim współpracownikom i chcę powiedzieć, że wszystkich ludzi, którzy mu pomagają, które mają jakiekolwiek związki z Maciejem Lisowskim, będą upubliczniani, będą ich wizerunki pokazywane bez względu na konsekwencje, ponieważ oni mają współudział w tej jego całej robocie. Również ci ludzie, którzy czasami studenci albo aplikanci adwokacy lub radcowski łaszą się na nędzne grosze, które im płaci lub pod pozorem jakichś praktyk w tej jego fundacji w siedzibie przy ulicy Siennej w Warszawie pomagają mu w tych przestępstwach. Tłuką różne bezwartościowe papiery, tudzież naganiają klientelę w pełni świadomi tego, że tam nie ma żadnej pomocy fachowej, prawnej, bo nikt z adwokatów czy radców prawnych nie chce z nim współpracować. Co prawda zdarzali się tacy, licząc na jakiś grosz, ale jest to po prostu nędza, są to jakieś odrzutki, margines tego zawodu i o czym się wielokrotnie można było przekonać, bo wszystkie sprawy praktycznie przegrywa. Jest to człowiek przede wszystkim bardzo prymitywny, zakompleksiony, który nie ma nawet matury, a wielokrotnie podawał się za prawnika, a nawet adwokata. I tyle. Przestrzegamy wszystkich, którzy będą mieli jakiekolwiek związki biznesowe czy partnerskie z Maciejem Lisowskim, bo będziemy ich wizerunki ujawniać. Dziękuję bardzo. Woo!